Jeden usadowił się na czubku drzewa, drugi umieścił się dużo niżej, w zacisznym rozwidleniu gałązek. Po pewnym czasie drugoleg się siedzący na górze, chcąc zacząć znajomość z drugim, powiedział: wiesz co, Grubelku? Te liście są bardzo zielone, takie ciemnozielone, tak jak nadzieja zielone, wiesz? Piękne są te listeczki. Co ty pleciesz? One są wyraźnie jasnozielone. No gdzie jasnozielone? Co ty ślepy jesteś? Nie widzisz? Ciemnozielone. Widzę. Nie denerwuj mnie, mówię ci, że są jasnozielone. Głupi wiesz, jesteś. Mogę się założyć o pióro z mojego ogona. A ja ci mówię, że na mój krzywy dziób one są jasnozielone. Ciemnozielone. W tym momencie wróblek z góry poczuł, że krew się w nim gotuje i nie namyślał się, aby mu dać na łóżkę. Gdzie ciemnozielone, gdzie jasnozielone, gdzie? Ojej, ojej, rzeczywiście, jasnozielone. Jak to się stało, że jasnozielone? No nie, niemożliwe. No chodź, 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 tu z góry było inaczej, całkowicie inaczej. Zobacz, zobacz, no. Faktycznie, faktycznie, co za dziwne drzewo. Faktycznie. Są ciemnozielone. Ciemnozielone u góry. Jasnozielone. Dobrze, żeście się doćwierknęły, bo inaczej to byśmy chyba całe życie nie gadały. Zresztą, bo my